Cześć przyjacielu, z tej strony Pablo z bloga jakzdobyćkobietę.pl. Nagrywam dla Ciebie 25 cytatów, które poprawią Twoje relacje z kobietami. Zaczynajmy. Is this love that I'm feeling? Is this the love? Numer 25. Jeżeli chcesz wiedzieć, co ma na myśli kobieta, nie słuchaj tego, co mówi, patrz na nią. Zwracaj uwagę na czyny kobiety, a nie jej słowa. Dla przykładu, co z tego, że mówi, że chce się z Tobą spotkać, skoro odkłada lub odwołuje spotkanie po kilka razy. Numer 24. Jak się kobieta uprze, to diabła przegada. Kobiety potrafią gadać godzinami o pierdołach. Dlatego w rozmowie nie staraj się jej przegadać, bo jest to podejście spisane na porażkę. Zamiast tego okaż jej szczere zainteresowanie i postaraj się poznać, jakim jest człowiekiem. Numer 23. Kiedy kobieta kocha, przebacza wszystko, nawet zbrodnie. Kiedy nie kocha, nie przebacza niczego, nawet snud. Oczywiście jest to nieco przerysowane, ale daje do zrozumienia, że jeżeli kobieta nic do ciebie nie czuje, to nawet gdybyś stawał na głowie, bo był dla niej zbyt miły, to i tak będzie miała cię głęboko w dupie. Numer 22. Kobieta bez kokieterii to jak kwiat bez woni. Oczywiście każda kobieta lubi komplementy, jednak należy być tutaj ostrożnym. Oklepane komplementy dotyczące jej wyglądu nie mają tej skuteczności, a czasami wręcz mogą przynieść skutek odwrotny od zamierzonego. Dlatego należy wiedzieć, jak umiejętnie komplementować kobietę, aby nie wyjść na podlizywacza. Numer 21. Kobieta chce być kochana bez powodu, bez dlaczego. Nie dla urody, dobroci, dobrych manier, wdzięku, inteligencji, ale dlatego, że ona jest. Wielu facetów ślini się na widok cycku czy fajnej dupy, ale to wszystko jest powierzchowne, ponieważ przede wszystkim musisz dostrzec i docenić w kobiecie to, jakim jest człowiekiem. Numer 20. Kobieta, która chce odmówić, powie tylko nie. Kobieta, która tłumaczy, chce zostać przekonana. Jeżeli kobieta się wykręca i daje ci wymówki, być może chce być przekonana, ale nie polecam iść tą drogą. Przekonywanie kobiety, zwłaszcza na poziomie logicznym, nie przyniesie ci nic dobrego. Co innego, jeżeli widzisz, że ona się droczy z tobą w ten sposób. Numer 19. Kobieta nie zna pojęć miłość, zazdrość, zemsta. Ona zna te uczucia. Kobiety są bardziej emocjonalne od facetów. W zasadzie emocje rządzą kobietami. Dlatego kobiety potrafią przejść od płaczu do śmiechu i na odwrót w bardzo krótkim czasie. Numer 18. Kobieta w swojej zmienności jest stała jak wodospad. Wiadomo, jak stały jest wodospad i to samo odnosi się do kobiet. Inaczej mówiąc, kobieta zmienną jest. Numer 17. Kobiety obdarzone są niezawodnym instynktem, dzięki któremu natychmiast wiedzą, kiedy dany mężczyzna traci dla nich głowę. To prawda, dlatego jeżeli będziesz się przemilał i był dla kobiet zbyt miły, to szybko to wyczują i obrócą przeciwko tobie. Numer 16. Kobiety pamiętają pierwszy pocałunek wtedy jeszcze, kiedy mężczyźni zapomnieli już o ostatnim. Kobiety potrafią długo pamiętać niekorzystne dla ciebie fakty, na przykład kłamstwo czy inne grzeszki, na które nawet nie zwracasz uwagi. Co gorsze, mogą ją wypomnieć przy najbliższej kłótni, kiedy dawno już o tym zapomniałeś. Numer 15. Kobiety są jak róże, niby zupełnie do siebie podobne, a jednak zapach, forma i kolor, każdej z nich jest trochę inny. Każdy człowiek jest inny i tak samo każda kobieta jest inna i na swój sposób wyjątkowa. Nie ma dwóch takich samych kobiet. Numer 14. Mężczyzna głową sądzi, myśli, czuje. Kobieta sercem, więc nie dziw się, że błądzi. Chodzi o to, że kobiety są dużo bardziej emocjonalne od facetów. Numer 13. Mężczyzna poddaje się urokowi przez oczy, czyli przez to, co widzi. Kobieta poddaje się urokowi przez uszy, czyli przez to, co słyszy. Faceci są wzrokowcami, a kobiety należy stymulować za pomocą słów. Mówi się, że kobieta kocha uszami. Kobiety uwielbiają, gdy szeptasz im czułe słówka wprost do ich ucha. Numer 12. Między mężczyzną a kobietą przyjaźń nie jest możliwa. Namiętność, wrogość, uwielbienie, miłość? Tak, lecz nie przyjaźń. Ze względu na różnicę płci, prędzej czy później dojdzie element seksualności, a wtedy czar przyjaźni pryśnie. Taka jest natura. Numer 11. Znam naturę kobiet. Kiedy chcesz, odmawiają. Kiedy nie chcesz, pragną. Dokładnie tak. Im bardziej będziesz chciał i się starał, tym bardziej kobieta nie będzie chciała. Jeżeli pokażesz, że jesteś zdesperowanym facetem, to odstraszysz każdą kobietę. Numer 10. Nawet najpiękniejsze kobiety pragną, by upewniano je o tym, że są piękne. Od czasu do czasu jak najbardziej tak. Kobieta chce być co jakiś czas upewniana o tym, że jest piękna oraz kochana. Nawet najpiękniejsze kobiety mają kompleksy, dlatego warto raz na jakiś czas dać im komplement. Numer 9.
nie wszystkie kobiety spóźniają się na randkę. Niektóre w ogóle nie przychodzą. To, że kobieta dała ci numer, czy nawet umówiła się na randkę, to jeszcze nic nie znaczy. Dopiero gdy przyjdzie i poświęci czas, można powiedzieć, że inwestuje w relację. Numer 8. Nigdy nie można ustalić z pewnością, gdzie w kobiecie kończy się anioł, a gdzie zaczyna diabeł. Nikt nie jest idealny i tak samo kobiety nie są świętymi aniołkami. Dlatego nie myśl, że one są takie grzeczne. Czasami to istne diablice, tylko jeszcze o tym nie wiesz. Numer 7. Piękna kobieta jest jak rzeka, w której toną mędrcy. Każdemu facetowi podobają się piękne kobiety, dlatego działają na nich jak chleb na muchy. A później różnie się to kończy, gdy tracą dla nich głowę i myślą nie tą głową co trzeba. Numer 6. Większość kobiet czyni wszystko, by ich mężczyzna stał się inny. Gdy już się staje, przestają go kochać. Dopóki jesteś sobą i pozostajesz dla kobiety wyzwaniem, wszystko jest w porządku. Jeżeli będziesz się zmieniał dla kobiety, niczym pantofel, to w pewnym momencie stwierdzi, że jesteś pierdołą i cię zostawi. Numer 5. Wierna kobieta to taka, która nie chce, aby dwóch mężczyzn cierpiało jednocześnie. Jeżeli kobieta leci na dwa fronty, to nie ma mowy o byciu wiernym. To proste. Numer 4. Co innego jest wierzyć w kobiety, a co innego wierzyć w to, co mówią. Dlatego zamiast wierzyć w to, co mówi kobieta, obserwuj jej czyny i zachowanie. To dużo lepsze niż wierzenie jej słowom. Numer 3. Żadnej kobiety nie ucieszy komplement, który zbyt daleko odbiega od rzeczywistości. Kobieta ma lustro i wie, jak wygląda i na ile jest atrakcyjna. Dlatego komplementy należy dostosowywać do danej kobiety. Jeżeli będą oderwane od rzeczywistości, to wyjdziesz na opowiadacza bajek. Numer 2. Z kobietą nie ma żartów. W miłości czy w gniewie. Co myśli, nikt nie zgadnie. Co zrobi, nikt nie wie. To pokazuje, że tak naprawdę natura kobiet jest nieprzewidywalna. Wynika to z tego, że kierują się one głównie emocjami. Przyjacielu, czy subskrybujesz kanał? Kliknij subskrybuj i dołącz do zdobywców. Numer 1. Kobiety najbardziej przywiązują się do mężczyzn, którzy potrafią ich słuchać, okazywać im czułość i doprowadzać je do śmiechu. Samo sedno relacji, jeśli chodzi o kobiety. Zobacz pozostałe nagrania. Pozdrawiam zdobywców.